Wystarczy spojrzeć na prace budowlane przy gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie, by przekonać się, że wykonawca dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Burmistrz miasta jest spokojny o przebieg tej inwestycji. Z tyłu za moimi plecami widzimy remont gotyckiej części zamku i murów kurtynowych. Tak naprawdę inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Firma, która wygrała przetarg i realizuje tą inwestycję, wywiązuje się z wszelkich terminów. Pomimo tego, że pogoda nie sprzyja, to jednak na dzień dzisiejszy nie ma żadnego zagrożenia, żeby ta inwestycja nie została oddana w terminie. Wiem, że wielu mieszkańców przechodząc u podnóża zamku zadziera głowę do góry, zastanawia się, jak to będzie wyglądało. Z dnia na dzień zamek jest coraz piękniejszy, mury tak naprawdę kurtynowe są na ukończeniu. Firma w rozmowie ze mną zakłada, że praktycznie do początku zimy chce zakończyć wszystkie prace zewnętrzne i wtedy wejść do środka, skupić się na pracach renowacyjnych w gotyckiej części zamku w środku. Nieco gorzej wygląda realizacja inwestycji wokół zamku. Termin budowy ekoparku jest zagrożony z powodu złej pogody. Pomimo tego, że prace firma stara się wykonywać sumiennie i terminowo, to pogoda nie sprzyja. Najprawdopodobniej nie uda się tych prac ukończyć w tym roku. Jesteśmy na etapie wymiany dokumentacji z Urzędem Marszałkowskim. Złożyliśmy wniosek o przesunięcie wykonania tego terminu na wiosnę przyszłego roku. Nie najlepiej wygląda też budowa Centrum Aktywności Pozarządowych, czyli adaptacja na ten cel budynku przy ulicy Zamkowej 6. Kiepski stan stropów poważnie utrudnił prace budowlane. W momencie, kiedy odsłoniliśmy więźbę dachową i zostały zerwane deski, które przykrywały stropy, okazało się, że stan techniczny drewnianych stropów więźby dachowej zagraża katastrofą budowlaną, jest niedostateczny. W związku z powyższym budowa została wstrzymana. Jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji zastępczej i wiele jeszcze innych rzeczy, uzgadnianie z konserwatorem. Myślę, że w przeciągu miesiąca uda się dopiąć wszelkie dokumenty. Będziemy mieli projekt zastępczy, no i inwestycja powinna również ruszyć z miejsca. Mimo zaistniałych trudności, żadna z wymienionych inwestycji nie jest zagrożona. Z nowych obiektów użyteczności publicznej będziemy mogli korzystać już w przyszłym roku.